No chyba pierwsza taka najdłuższa podróż to były Indie i Nepal. Później właśnie Afryka się pojawiła i tak wracałem sobie. Rosja w międzyczasie, okolice Bajkału, Afryka i Azja Centralna i tak to się łączyło. No i oczywiście od czasu do czasu Europa. Ja mam tak, że ja lubię wracać wszędzie. Do Afryki już wracam któryś raz z kolei, nawet w te same miejsca. To nie jest tak, że jadę, później jest tak, że sobie tam zaznaczam, już tutaj byłem w tym kraju, już więcej nie przyjadę. Po prostu do Togo na przykład. No już w tamtym roku miałem być czwarty raz chyba jakoś tak. Niestety to wszystko pokrzyżowało, ale wracam w te miejsca, bo za każdym razem jest inaczej, za każdym razem ta podróż jest inna. No, ostatnimi czasy to Azja Centralna i Europa. Europa cały czas, to już troszeczkę pracuję zawodowo, znaczy to pasję łączę z właśnie z zarobkiem, pracuję jako pilot wycieczek, więc to też wymaga przygotowania. Takie coś, co urzekło w Azji? Co urzekło w Azji? Krajobrazy, góry szczególnie. Ja bardzo dużo czasu poświęcam właśnie w trakcie podróżowania na wyjazdy górskie. Góry jednak... od gór chyba zaczynałem. Wszystkie moje takie pierwsze podróże no to były góry, nasze piękne Bieszczady, Tatry. Także jak teraz się wybieram, no to Azja Centralna, no to praktycznie Hindukusz i tam Pamir. Także zawsze tam po górach wędruję, czy wędrujemy ze znajomymi. Kaukaz, góry? Tak, ja próbowałem nawet zdobyć Elbrus. Niestety dopadła mnie choroba wysokościowa i tam ponad 5000 się skończyło. No piękne, byłem na Kaukazie, jeśli chodzi o... To było takie dość ciekawe też przeżycia, bo jak załatwiliśmy wizy i kupiliśmy bilety, to wybuchła wojna sześciodniowa między Gruzją a Rosją i no nie wiedzieliśmy co zrobić, szkoda nam było. No ale tak jak mówię, 6 dni tylko trwała, więc po tej wojnie pojechaliśmy mimo wszystko. Więc tam wędrowaliśmy, widać było ślady, ale nic złego się nie działo, więc góry zachwyciły. Szczególnie w Afryce, tam każdy dzień zachwycał i pokazywał całkiem inne przewartościowania, czyli inne wartości. Ludzie się cieszyli prostymi sprawami, nie mając praktycznie nic. Czyli stanie po wodę w kolejce dla kobiet afrykańskich to był moment odpoczynku na przykład. U nas takich historii to nie ma, więc no teraz akurat jest taki czas, kiedy się trzeba było zatrzymać, troszeczkę plany zweryfikować, ale są wspomnienia. Te wszystkie obrazy, zdjęcia przesuwają się przed oczyma, więc jest co wspominać. Co kraj to obyczaj faktycznie, ale tak jak powiedziałeś, tam jest plemion, każda grupa plemienna ma swoje obyczaje, swoje tradycje. No i niesamowitym przeżyciem jest właśnie uczestniczyć w tym. Ja akurat najwięcej czasu chyba spędziłem w centralnej części Togo, gdzie właśnie grupa plemienna Kabie i u nich miałem taką przyjemność uczestniczyć w inicjacjach tak zwanych tych młodych ludzi. Ewala, czyli takie zapasy, które młodzi zdobywają tą inicjację, wchodzą w dorosłe życie przez 3 lata. No to niesamowita rzecz, bo to tydzień trwają, nikt nie pracuje wtedy z tej grupy plemiennej, wszyscy mają wolne. No i trwa taka, oni walczą, a,
a wszyscy dookoła kibicując bawią się, także niesamowita rzecz. Kiedyś mi się udało właśnie uczestniczyć też w takiej inicjacji dziewczyn, AKPEMA. Niestety nie można robić zdjęć, jest całkowicie zakazane, bo te dziewczyny biegają nago i trwa to, tylko można obserwować i ewentualnie robić notatki. Ale takie właśnie różne przeżycia związane dla mnie zaskoczeniem było takim niesamowitym uczestniczenie w pogrzebie, który wyglądał mniej więcej tak, że tańczyli z tą trumną. Ogólnie przez 2 dni słuchałem muzyki, dzień i noc muzyka albo jakiś z magnetofonu, albo na żywo. Jak tam podszedłem, to właśnie był zespół, był taki duży magnetofon, no i akurat kończył się pogrzeb, już ten ostatni moment, kiedy z trumną wychodzą z domu, z tej chaty afrykańskiej, no i zaczęli biegać tą trumną, tańczyć, potrząsać, po prostu całkiem u nas, prawda, z pogrzeb, kondukt żałobny, idzie smutek, prawda, a tam to wyglądało inaczej. Inne jest podejście też do śmierci, to też zależy, kto umrze, prawda, ale forma tego pogrzebu tak mnie troszeczkę zaskoczyła i zdziwiła. Pozwalają uczestniczyć. Nie zawsze pozwalają robić zdjęcia. Trzeba mieć pozwolenie albo jakiegoś tam szefa wioski, króla, ale ja tam tak sobie dyskretnie na pogrzeb przyszedłem. Nawet nie wyciągałem aparatu, bo nie wiedziałem, jaka będzie reakcja ludzi. Ale tam ktoś mi pokazał, żebym wyciągnął, że mogę, że możesz robić zdjęcia. No to wyciągnąłem aparat też tak dyskretnie, gdzieś tam z boku próbowałem, obserwując. Więc ludzie są bardzo otwarci i bardzo chcą nawiązywać kontakty. Szczególnie w Afryce. Chociaż nie tylko. Ja myślę, że na całym świecie tak jest. Wszystkie spotkania to czasem jakieś dziwne historie się nam wydarzyły, złapaliśmy kapcia, zepsuł się samochód, no to przychodzili z prezentami, dostawaliśmy coś do zjedzenia, do picia, więc siedzieliśmy, pamiętam, pod sklepem w Kazachstanie, no i naprzeciwka jakaś rodzinka zobaczyła, przyszli do nas z ogórkami takimi świeżutkimi. Zapraszali do siebie do domu, niestety nie mogliśmy już. Się okazało, że już samochód jest prawie naprawiony, więc zaraz pojedziemy. Ale ci, którzy nam naprawili samochód, też zrobili nam kolejną niespodziankę, co świadczy właśnie o wspaniałości tych kontaktów, bo nie chcieli od nas żadnej zapłaty za naprawę samochodu, wręcz przeciwnie, zaprosili nas na ucztę. Zostawiony stół. Podczas takich spotkań, których było wiele, dochodzi do właśnie do takich właśnie zderzeń kulturowych, prawda? Bo ja tutaj na przykład w życiu bym nie przypuszczał, że można się modlić i czcić stworzenia, zwierzęta na przykład. A w Indiach, w świątyni szczurów, to było przeżycie takie. Zawsze myślałem, że będę wrzeszczał i krzyczał, bo akurat nie jestem fanem szczurów, a tam było spokojnie. Fakt, było 60 stopni ciepła i szczury były ospałe, ale takie doświadczenie, kolejne doświadczenie też ze stworzeniami bożymi, no to było spotkanie ze świętymi krokodylami. Jak krokodylica, bo się okazało, że to krokodylica, wychodziła ze stawu, to wszystko to było takie dziwne, niesamowite, magia, nie wiem. Ja nie potrafię pewnych rzeczy zrozumieć i wytłumaczyć. Przychodzi, kupuję kurę, bo to jest bilet wstępu. Przychodzę do tej, na to jezioro, na ten staw. Nagle wychodzi krokodylica, tak jakby ktoś ją zawołał. Nie wiem w jaki sposób. Ten
nie treser, tylko ten pan, nasz przewodnik, prosi, żeby, czy prosi, tak coś tam, nie wiem, kijkiem po głowie postukał. No ona zastygła bez ruchu. Jak ona wychodziła, ja powiedziałem, że ja w życiu nie usiądę na krokodyla. Nawet mi do głowy to nie przyszło i nie przyjdzie. No ale później się przełamałem i jak ktoś tam przede mną usiadł, no to myślałem, nie, no spróbuję. Asia, działajmy razem.